Bieganowie, na specjalnie przygotowanej trasie odbyła się kolejna runda Pucharu Polski w kolarstwie przełajowym, Puchar Burmistrza Cybinki. Oto co powiedział nam dyrektor wyścigu, sołtys Bieganowa, pan Patryk Rudziński. Kolejny raz spotykamy się na wyścigu w Bieganowie. Najwyższa ranga, czyli Puchar Polski. Zgłoszonych prawie 300 uczestników. Praktycznie cała czołówka krajowa przyjedzie do nas, bo jeszcze dojeżdżają, bo warunki pogodowe dzisiaj ciężkie, ale mam nadzieję, że wszyscy bezpiecznie do nas dotrą. W tym roku jest, trochę dołożyliśmy, jest na pewno ciężej na tej trasie. Mamy długie schody, podbieg taki od samego dołu, od stawu. Na pewno jest w tym roku bardziej wymagająca. Wszyscy się pasjonują wyścigiem ostatnim, czyli elita mężczyzn. No i oczywiście Mariusz Giel, Patryk Stosz. Tutaj chyba między nimi dzisiaj będzie się rozgrywać walka na trasie, ale też parę fajnych dziewczyn, które mają dobre osiągnięcia nie tylko w Polsce, ale i w Europie na wyścigach. Mamy bardzo dobrych też juniorów na dzień dzisiejszy w Polsce. Także myślę, że czekają nas bardzo ciekawe wyścigi dzisiejszego dnia. Jak tam przed startem? Dobrze, trasa bardzo fajna. Rozgrzany, dobrze jestem nawet, no, chyba. Jak? Liczysz na jakie miejsce? No chciałbym się w szóstce pierwszej zmieścić, nie? Super. To życzymy Ci tego. No dziękuję. Jak tam? Dobrze. Dobrze? Tak. Przygotowany? Tak. No to dobra. No tu jeszcze mamy takiego dobrego zawodnika. Jaka no, trasa tu jest? Bardzo fajna, tylko że trochę taka niebezpieczna, jakby to można było ująć. Okay, ale liczysz na jakie miejsce? Gdzie mniej więcej? No nie wiem. Tak koło szóstego mi się wydaje. No super, to życzymy Ci tego. Dziękuję. Dobra, jeszcze mamy tu jednego zawodnika, powiedz. No. Na co liczysz? Na jakie miejsce liczysz? No pierwsza dycha, coś takiego. A jak przygotowany jesteś, powiedz? Przygotowałeś się specjalnie tu na to? No, długo na to czekałem, bo pierwszy raz tu jestem w Cybince właśnie i no jestem jakby ciekawy przygód. Jak tam przed trasą? Dobrze. Tak? Jaki nastrój? Dobry. Przygotowanie? Tak, dobre. Na jakie miejsce liczysz mniej więcej? Pierwsza trójka. Wow, no to super, to życzymy Ci tego. Dziękuję. No i jeszcze Ty nam powiedz, jak tam, jakie przygotowanie? Dobrze. A liczysz na? Pierwszą trójkę. Bardzo się cieszę, że impreza takiego formatu ogólnopolskiego realizowana jest właśnie na terenie gminy Cybinka w miejscowości Bieganów. Faktycznie Bieganów to wielkie tradycje kolarskie, wielcy kolarze, wielkie tradycje. Sam pamiętam, jak przyjeżdżałem tutaj jeszcze z moim tatą i oglądałem popisy i wyścigi. Bardzo, bardzo emocjonujące wyścigi kolarskie. Bardzo dziękuję organizatorom, że przygotowali tak dzisiaj tą imprezę w takim wydarzeniu, w takim formacie, że możemy tutaj oglądać duże gwiazdy kolarstwa polskiego. Jak tam samopoczucie przed startem? Mam nadzieję, że dobrze. Będzie fajnie. Przygotowania były takie mocne? Tak, jak zawsze cały sezon przygotowań. Okej, dobra. No, życzymy sukcesu. Dziękuję bardzo. Tu pani walczy z kurtką jeszcze. Jak przygotowania? Proszę? Jak przygotowania były mocne? Coś pojeżdżone troszeczkę. Tak, jak pogoda pozwoliła, to jak najbardziej. Dobrze. A jakie nadzieje dzisiaj na miejsce? O co walczymy? Przede wszystkim dobrze się bawić, a miejsce zobaczymy. Dobra, dzięki wielkie. O, tu widzimy zawodniczka profesjonalna. Co? No, tak. Ile lat jeździsz? Ile czasu jeździsz? No, od 5 lat już. O, no to super. Powiedz mi, jakie dzisiaj zamiary? Jak, na którym miejscu planujesz? No, żeby dać po prostu siebie wszystko i pod te górki podbiegać i jechać jak najszybciej. No, to życzymy sukcesu.
Słuchajcie, tu mamy już następna w kolejce. Jak nam powie dzisiaj? Na co liczymy? No, na walkę oczywiście tutaj z koleżanką będziemy się cięły bardzo mocno. O, no to spytamy koleżanki też. No, żeby przeżyć te schody. Dobra, życzymy wam sukcesu. Dziękujemy. No dobra, jeszcze tutaj jakieś tam to jedno. Jak tam w ogóle, a trasa w ogóle znana? Nie wiem, chodziliście sobie ją czy coś? Czy... Tak, objeżdżaliśmy wczoraj trasę, więc znamy. No, ocena sama trasy. Trudna, łatwa, już tak z doświadczenia. Bardzo fajne. Może byłoby zmienić rower na MTB i przejechać też. Bardzo fajny wyścig na MTB. Fajnie, że to idzie w dobrym kierunku. Fajnie, że wyścigi rozgrywane są coraz częściej na ziemi lubuskiej. Wracamy do tych tradycji, które były przed kilkunastoma laty. Właśnie dzisiaj tutaj w Cybince, w Bieganowie, jutro w Słubicach. Wcześniej był wyścig w Zwierzynie koło Strzelec Krajeńskich. Wiadomo, Mistrzostwa Polski w Zielonej Górze. Także ogółem patrząc, wszystko idzie w dobrym kierunku. Dzisiaj są fajne warunki, jest w miarę mroźno. Myślę, że wszyscy bezpiecznie tutaj dojadą do mety. Jest kilka ciekawych zjazdów, ciekawych elementów. Także no, typowo przełajowa. Są przeszkody sztuczne. Jeżeli ktoś jest dobry technicznie, sobie na pewno z tym wszystkim poradzi. Po ceremoniach dekoracji poszczególnych kategorii kilku zwycięzców podzieliło się z nami odczuciami na temat trasy wyścigu. Trasa mi się podobała, bo była techniczna, a ja lubię takie trasy, bo nie jeżdżę tak aż super szybko, a techniczne lubię. Też jeżdżę trochę na MTB, więc no, trasa mi się bardzo podobała, taka była pode mnie, ale pomimo tego było ciężko, bo... Ale liczy się, zwycięstwo jest. Tak. Trasa bardzo przełajowa, z tak za dawnych czasów tutaj jak miałem... Pierwszy raz startowałem tutaj w Bieganowie, jak miałem 6 lat i trasa jakby wróciła do korzeni, był cały podbieg od dołu po schodach, także wszystko miało co mieć powinno. Bardzo mi się podobała, bo ja jeżdżałem to B i super trasa, naprawdę, idealna. Od dawna jeździsz, jak długo jeździsz? Oj, 7 lat będzie na pewno. Super, bardzo dobra, taka bardziej pod MTB bym powiedziała, ale hopki fajne. A powiedz mi, długo jeździsz już? Od kiedy jeździsz? No w sumie można tak powiedzieć, że rok jeszcze. Na zawody przybył również prezes Lubuskiego Związku Kolarskiego, pan Dariusz Maksymowicz. Jest dużo przeszkód, jest podbieg, także wszystko to, co trasa przełajowa powinna posiadać, posiada. Tutaj duże ukłony w stosunku do organizatora, bo tutaj takim pasjonatem na tym terenie jest sołtys Patryk Rudziński, mój wiceprezes, który jest naprawdę gorącym pasjonatem kolarstwa przełajowego i liczymy wszyscy nie tylko w Lubuskim Związku Kolarskim, ale i w Urzędzie Marszałkowskim, który nas bardzo mocno wspiera na to, że Patryk tutaj to kolarstwo przy Patryku się odrodzi, bo ponieważ Bieganów, te tereny mają naprawdę bogatą historię, jeżeli chodzi właśnie o tą dyscyplinę sportu. Mamy zawodników mocnych, mamy Dawida Lewandowskiego, mamy Bartka Wendlanda z trasy Zielona Góra i jeszcze wielu, wielu innych zawodników, na których liczymy, że po prostu zajmą przyzwoite lokaty w tym właśnie rankingu, w klasyfikacji Pucharu Polski oraz w szalanżu Polskiego Związku Kolarskiego. Na koniec możemy dodać, że były to znakomicie zorganizowane zawody, a ilość uczestników, doskonale przygotowana trasa, zabezpieczenie cateringowe i inne elementy niezbędne przy tego typu imprezie udowadniają, że choć Puchar Polski w kolarstwie przełajowym Bieganów 2022 przeszedł już do historii, to Bieganów jako historyczna mekka polskich przełajów ponownie wraca na mapy tej trudnej, ale bardzo widowiskowej i zdecydowanie wartej jak najszerszej popularyzacji dyscypliny sportu.